Cześć. W tym filmie potraktujemy dużym prądem przewody rozruchowe, które były użyte w ostatnim filmie. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Przy pomocy przewodów kupionych w sklepie nie udało nam się odpalić samochodu. Porównamy przepływ prądu w tych przewodach dla przewodu miedzianego oraz dla przewodu, który teoretycznie też powinien być miedziany. Ale jak się okazało, ostatnio nie był. A teraz, przepuszczając duży prąd, sprawdzimy dokładnie, co to jest za materiał. Zbudowałem układ, który na wyjściu będzie miał około 2,4 V. A maksymalny prąd z tego układu to około 500 amperów. Odczytując wskazania z woltomierza oraz amperomierza podczas przepływu prądu przez ten przewodnik o długości około 20 cm, możemy obliczyć jego rezystancję. Jest to tak zwana metoda techniczna pomiaru oporności. Obwód włączymy kawałek przewodu rozruchowego bez izolacji o przekroju 10 mm2. Jak mogliście się przekonać z ostatniego filmu, nie jest to przewód miedziany. Jest to przewód aluminiowy pokryty miedzią. Takie przewody nadają się bardziej dla prądu przemiennego i do tego jeszcze wysokich częstotliwości, ponieważ prąd koncentruje się na zewnętrznej powłoce tego przewodu, czyli na powłoce miedzianej. Zastosowanie tego typu przewodów o takiej budowie to bardzo zły pomysł w wykorzystaniu ich jako przewodów rozruchowych do samochodu. Zresztą zobaczycie za chwilę, jak one się zachowują przy przepływie dużego prądu. Prąd o wartości 70 amperów to prąd nominalny dla przekroju 10 mm2. Nie powinno za bardzo się nic dziać przy przepływie takiego prądu. A tutaj już widać, że zmienia się jego barwa. Gdy zwiększymy natężenie prądu, przewodnik natychmiast się przepala, a właściwie topi. Na opakowaniu tych przewodów była informacja, że jest to typ 400 o przekroju 10 mm2. Także powinny one wytrzymać jakiś czas przepływ prądu o wartości 400 amperów. U góry ekranu po prawej stronie znajduje się obraz w podczerwieni rozchodzenia się ciepła. A teraz ten sam przekrój przewodu, tylko że miedzianego. Już za chwilę zobaczycie, jaka jest kolosalna różnica między tymi dwoma przewodnikami. Przypominam, są to dwa przewody o tym samym przekroju. Poprzedni to był przewód typu aluminiowego z powłoką miedzianą, a ten to przewód całkowicie miedziany.
przepuścimy przez niego prąd o wartości ponad 400 amperów, zobaczymy, co będzie się działo. Pomimo przepływu tak dużego prądu, dopiero po dłuższej chwili przewód nagrzewa się do czerwoności, ale nie odkształca się tak jak aluminiowy. Ale i tak w końcu się przepala. Podłączę teraz do tego układu 3-metrowy odcinek przewodu, który był użyty do odpalania samochodu. Jest to oryginalny przewód z oryginalnymi żabkami. Z tego układu przy tym przewodzie udało mi się osiągnąć maksymalnie 186 A, a to dlatego, że oporność tego przewodu jest bardzo duża. Gdybym dysponował większym napięciem, prąd byłby też większy. Jak widać, nagrzewa się przewód, a krokodylki w mniejszym stopniu. Przewód jest bardzo ciepły, mimo tak krótkiego czasu przepływu prądu przez niego. A teraz próba z użyciem krokodylków. W doświadczeniu tym zobaczymy, że miejsce połączenia krokodylków z przewodem to miejsce newralgiczne. A oto skutki przepływu prądu o dużym natężeniu przez aluminium
pokryte miedzią. Głównym powodem wprowadzenia takich przewodów to zmniejszenie masy oraz kosztów wytwarzania. Są one znacznie tańsze od przewodów miedzianych. I owszem, można je stosować w cewkach głosowych, np. w słuchawkach lub głośnikach, a także w przewodach koncentrycznych o wysokiej częstotliwości, takie jak anteny i przewody telewizji kablowej. Przewody te na pewno nie nadają się do przesyłu prądów o dużym natężeniu, a zwłaszcza prądu stałego. Także zastosowanie tych przewodów jako przewody rozruchowe do uruchamiania samochodów to jakieś nieporozumienie. Przewód się przepalił. Przerwa powstała na styku przewodu i krokodylka. I na koniec jeszcze jedna ekstremalna próba. Zobaczcie, co się może stać, jeżeli taki przewód podłączony by był w samochodzie, a prąd byłby o wartości 400 amperów. Izolacja zapaliła się, a nie powinna. Wprawdzie w samochodzie nigdy tak długo nie będzie przepływał tak wysoki prąd w tym przewodzie, ale mimo wszystko nie powinno się tak stać, jak się stało. Przy zakupie takich przewodów należy zwrócić uwagę, z czego są zrobione i czy mają dopuszczenia na rynek europejski. Bo tutaj, jak można było zauważyć, mają dopuszczenie, ale nie przewody, tylko lampka LED w krokodylkach. Taki myk. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!